Siemanko, witam was bardzo serdecznie w czwartym Minecrafcie bez cięć. Gramy na paczce Hardcore Adventure Pack, a ja się nazywam Pulsar i zaczynamy. Pół godziny przed nami i musimy coś wykombinować. Przypomniała mi się jedna rzecz, że gravel możemy pozyskiwać przy pomocy takiego młotka jak gdyby. I oprócz tego potrzebujemy tutaj jak gdyby narzędzie Stinkers Construct do produkcji kilofów. Jak gdyby. Czyli to też musimy wyprodukować. Jezu, woda, nie woda. Tylko nie woda. Jest problem. Ale jak jest problem, trzeba znaleźć rozwiązanie. Na tym polega ta gra. Dobra, mamy to. Co ja bym musiał? Ten stół mam i to mi wystarczy na razie, więc przy jego pomocy muszę stworzyć tak, patyczki. Chcę to jak najszybciej zrobić, stencil table, part builder to będzie pewnie. I tool station. Bo przy pomocy tego to jest coś bardzo blisko, ale prawdopodobnie gdzieś tutaj. Tam jest grunt, teraz mógłbym nas pogrążyć. Ale oprócz tego potrzebujemy jakieś jedzonko. Dobra, jest dobrze. Part builder, to obojętnie już jak ustawię, niech to będzie, że tak powiem, tak. To jeszcze raz robimy rzeczy do kilofa. Aha, ale mówiłem wam, jak można pozyskiwać gravel, czyli mamy tutaj modzik, który zaraz dowiecie się, jak się nazywa. Mod się nazywa Ex Nihilo i jest używany na skyblockach przeważnie, gdzie nie ma zasobów. Ale to by musiał kobla kopać w zasadzie.
nie kopać tego. Czyli wykopiemy sobie kobla. I z niego będziemy mogli gravel wykopać. Czyli coś takiego. Że tak jak pamiętam. No i mamy gravel, za pomocą którego możemy tworzyć flint. Nie musimy go szukać. Za pomocą flintu możemy oczywiście reperować nasz kilof. Co tam nam książka podpowiada? Co tam musimy zrobić? Podstawowa obróbka. Dobra, czyli lecimy dalej. Muszę pozabijać trochę tych mobów i najlepiej uzyskać obsydian, bo z niego mogę zrobić kilof, w którym będę mógł już kopać zaawansowane zasoby jak redstone czy inne takie. Dlatego torby jak najbardziej nam się przydadzą. A resztę rzeczy musimy skrupulatnie czyścić. No i zbierać też doświadczenie, żebyśmy mogli sobie więcej miejsca w ekwipunku mieć. Mieć, czyli koper po angielsku. Nie, mieć jest have zawsze. Pamiętajcie. Taki żart. Dobra, tu mamy. Czyli dość dużo torb wypada. To się przyda. Diaksy, of course. To też jest fajne. Ciekawe, dlaczego zawsze golden nam wypada. No ale dobrze. Do sprawdzenia jeszcze mamy to. Tu jest mieczyk. Ale mieczyk mamy, więc jeszcze jeden taki byśmy mogli skraftować sobie. A
Aha, i co się zmieniło od ostatniego naszego odcinka? Dograłem fajne mody autora, który się nazywa Ichan. I fajny modzik, który się nazywa Torchet. Dodaje on... a to nie jest to. Torchet. Dodaje taki launcher, który może wystrzeliwać torpedy. Niestety nie mam tych zasobów, żeby to wyprodukować, bym wam pokazał. Ale to jest świetne. Ale o tym później, jak będę mógł wam pokazać, o co chodzi. Lecimy dalej. Golden. Zobaczmy, co tutaj jest. To nic. O, to nam się przyda do produkcji. Czego? Do produkcji grindera. Czyli z tego możemy w zasadzie sobie stworzyć tier wyżej. No, a tutaj nic. Nic nie ma. Więc od razu stworzymy sobie jeszcze tier wyżej. Się przyda na pewno. To też. To też i oczywiście sam bug nam się przyda do... Zobaczcie, można do grindstone'a, czyli kolejne zadanie byśmy wykonali przy użyciu tego ustrojstwa. Dlaczego ja nie mogę... Aha, bo tutaj coś się zbugowało, jak gdyby. Potrzebujemy też kobla i regular stone'a, czyli normalny stone. Czyli tak. Au. Ucieka knojek. On wróci, więc... Coś jeszcze tutaj lata, co by mogło mnie chapnąć? Nie. No ten dźwięk jest przerażający, gdyż wiem, że klaun ma taką broń, która mogłaby nas upokorzyć po prostu, nie tylko zniszczyć, ale i upokorzyć. Co tutaj mamy? Dobra, czyli bierzmy się za to, co musimy zrobić. To było chyba coś w tym stylu. Czekajcie. Najpierw zrobimy patyczki.
Klaun jest gdzieś u góry, więc się nie boję za bardzo. Stone'a mamy tutaj. Kobla znaczy się. Musimy go przepalić. Ten czas zapieprza jak ta lala. Ojej. A, i chciałem wam powiedzieć na temat ustawienia kamery, że sporo się namęczyłem, żeby ten obraz był w takim kształcie, jak jest teraz. Nie wiem, jak z dźwiękiem, dajcie znać. Ale mówię szczerze, że nic innego nie wykombinuję. Czyli będzie albo tak, albo tak, jak było poprzednio. I jak komuś się już nie będzie podobało, znaczy może oczywiście wyrazić swoją wolę, że tam było lepiej, czy teraz jest lepiej, ale inaczej już nie będę kombinował. Jak komuś się nie podoba, no to może nie oglądać. O, tak to nazwę w prosty sposób. Dobra, teraz jak to było? To na pewno było tak. Coś było na tej zasadzie. Albo podobnie. Nie wiem, czy to było dokładnie tak, czy było... Grindstone... Tutaj jest niby to. Stone, a tutaj jest cover. Dobra. Czyli to będzie tak. I tak. Dobra. Jeszcze potrzebujemy wooden crank, czyli coś takiego. Coś do kręcenia. Zobaczcie, tutaj jest ten bug wizualny, jak widzę. Dobrze, że to odpukać nie crashuje. No dobrze. W takim bądź razie zrzućmy sobie rzeczy, które na pewno nam nie są w tej chwili potrzebne. Chciałbym zrobić crafting jeszcze. Taki specjalny crafting, easy crafting on się nazywa. No ale widzę, że nie mam zasobów. Potrzebowałbym redstone'a, a nawet jak go znajdę, to nie mam go czym nakopać. Dlatego potrzebuję ten obsydian, o którym mówiłem odrobinę wcześniej. Czyli zobaczcie, tutaj mogę sobie wybrać już nagrodę. I dostanę taką fajną... Co mamy w środku? To się oczywiście okaże. Kim jesteś? Jestem hardcorem i dostałem drewno. No nic. Mogliśmy mieć trochę więcej szczęścia i coś innego dostać, ale... Tak się nie stało. Może bym jeszcze... To mnie tutaj przeraża. Może bym jeszcze wziął... Na pewno diamondowe są lepsze niż to. To nawet bym mógł do śmietnika wrzucić, to też. Co tu
tu jeszcze mamy w środku? To już mamy, więc nam drugi na razie nie jest potrzebny. I co ja chciałem? Chciałem zrobić... coś takiego, bo sobie uzmysłowiłem, że tamten właśnie mały zombiak stąd do nas trafił. Więc zobaczymy, czy będziemy mogli bić przez to, a na pewno tutaj mi nic nie wyskoczy. Dobra, z tego możemy redstone'a dostać, tak myślę. To jest fajne jedzonko. Tu mamy torbę, w którą będziemy mogli podstawowe przedmioty trzymać, takie. Powiedzmy tak. Co my tutaj dostaliśmy? Czyli nie mamy szczęścia jak dotąd. Sprawdzaliśmy, widziałem, że tam jakaś torba też wypadła. Dobra. Dobra, o tej torbie właśnie mówiłem. Z tego też możemy coś dostać. I tu jest iron. Może jakieś spodenki fajne. Iron chestplate. Water breathing, a tu mamy... Nic w zasadzie tutaj nie mamy. Diaksy... To oczywiście nam się przyda. To należy zawsze odznaczyć, bo jak coś klikniemy, to możemy już nie odzyskać tego, a na pewno nie odzyskamy. To mówię wam, jak tu stoję. Co teraz potrzebujemy? Kawałek żelaza, jak gdyby. Co? Zobaczymy. Musimy tylko ten grinder postawić sobie gdzieś tu. Chyba zwykły iron nie działał. Czy tym mogę iron nakopać?
chyba nie mogę kopać Irona, ale... Ale bym musiał najpierw Iron znaleźć, żeby to sprawdzić. No, jak widzimy, musimy mieć lepszy kill-off. Więc na razie nic z tego nie będzie. Iron i chyba tam mieliśmy Iron, ale bodajże zmacerowanie tego w grinderze, nazwijmy to tak, nie da nam tego czegoś, co potrzebujemy, ale zobaczymy. Kręcimy. I chyba to będzie ostatnia czynność, jaką zrobimy. Wyjmę jeszcze to, bo z tego możemy Ender perełki zbierać. Więc zobaczmy. Potrzebujemy w książce sulfur, niter, simibar. To dziwne. Potrzebujemy no jakieś takie... Powiem wam, że to nie było założenie tego zadania, to co teraz się wyświetla. To musi być zasługa nowej wersji oprogramowania, więc może to Iron Powder na pewno się nie będzie wliczał do tego. Czy będzie? Nie będzie. Czyli musimy wyprodukować po prostu maszynkę, przy pomocy której będziemy mogli wyprodukować pulverizer iron. No i tyle. Mamy jeszcze coś do otworzenia? Na razie nie, więc... Więc sępimy te torby. No i oczywiście musielibyśmy znaleźć trochę musiałbym to inaczej zrobić, czyli tak, że tam nikt nie mógłby wyjść, a ja bym mógł o coś takiego. Zobaczcie, ile tam levela było, więc możemy na pewno odblokować kolejny slot. 14 leveli przed nami, żeby kolejne miejsce w ekwipunku mogło się pojawić. Wiem, że wielu z was może to nudzić, co teraz robimy, no ale nic niestety nie poradzę. Gramy w czasie rzeczywistym. No i nie mamy zasobów jeszcze, nie mogę stworzyć sobie kill-offa takiego ręcznie, gdyż jest tutaj iguana Twix, która to zabrania, czyli takie waniliowe narzędzia nie działają. Czyli muszę stworzyć spodenki. Zawsze to lepsze niż to. Jeszcze czapkę zmienię na jakąś inną i będzie zupełnie fajnie. Dobra, zobacz. Jezu, jak to zabrało.
kończymy, tylko otworzę to, może jakiś redstone będzie w środku. Zobaczmy. Emerald. Otworzę jeszcze to i kończymy. No niestety. Dzięki za uwagę.